Prezydent. Potrzebna jest nowa koncepcja NATO. Prezydent Andrzej Duda w Bukareszcie. NATO na wschodniej flance musi zmienić profil. Obecność NATO na wschodniej flance musi zmienić profil, stać się obronną, stałą obecnością wzmocnioną ilościowo i sprzętowo, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Bukareszcie. Wspólnie z Polską chcemy potwierdzenia głównego zadania NATO, obrony zbiorowej. Potrzebujemy pilnie znaczącej konsolidacji wschodniej flanki sojuszu, powiedział z kolei prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Andrzej Duda i Klaus Iohannis zdecydowali o zorganizowaniu w Bukareszcie szczytu B9. Spotkanie ma odbyć się przed zaplanowanym na czerwcu szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. Spotkamy się na 2 tygodnie przed szczytem, by skoordynować nasze stanowiska co do wzmocnienia flanki wschodniej, powiedział prezydent Rumunii. Potrzeba nowa koncepcja NATO wobec tego, co stało się na Ukrainie, wobec bezprecedensowej rosyjskiej agresji. NATO wolne, niepodległe, suwerenne państwo, dla nas, ale i dla całej Europy, a można powiedzieć, że i dla świata potrzebna jest nowa koncepcja NATO, oświadczył prezydent Duda po spotkaniu z prezydentem Iohannisem. Mówiliśmy dzisiaj z panem prezydentem, że nowa koncepcja strategiczna NATO, która jest w tej chwili wypracowywana, musi uwzględnić te zmiany, które w oczywisty sposób wywołała rosyjska agresja na Ukrainę, powiedział. NATO musi na przyszłość wziąć to pod uwagę, dodał. Uważam, że obecność natowska w naszych krajach powinna zmienić swój profil, zaznaczył. Jak wyjaśnił, powinna być obronną, stałą obecnością sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na naszej ziemi. Znaczenie Rumunii i Polski na wspólnej konferencji w Bukareszcie. Iohannis podkreślił, że Rumunia i Polska to kraje o znaczącym położeniu geostrategicznym na wschodniej flance NATO. Poinformował, że uzgodnili z prezydentem Dudą m.in. zintensyfikowanie współpracy obu krajów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa. Potrzebujemy pilnie znaczącej konsolidacji flanki wschodniej, wysuniętej obecności, jednolitej i wzmocnionej, zaznaczył rumuński prezydent. Mówił również o potrzebie zwiększonej obecności sojuszników w Rumunii i w regionie Morza Czarnego. Ważnym przykładem pod tym względem jest stworzenie szybkiej grupy bojowej NATO w Rumunii, powiedział. Wspólnie z Polską chcemy ponownego potwierdzenia głównego zadania NATO – obrony zbiorowej. Wizyta prezydenta Bidena w Europie oraz jego udział w szczycie sojuszniczym za 2 dni to mocne przesłanie jedności i solidarności sojuszniczej, oświadczył prezydent Rumunii. Poparcie dla Ukrainy. Rozmowa prezydentów Rumunii i Polski dotyczyła również kryzysu humanitarnego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę. Iohannis podkreślał też, że zarówno jego kraj, jak i Polska popierają integrację Ukrainy, Mołdawii oraz Gruzji z Unią Europejską. Rumuński prezydent wyraził też przekonanie, że Polsce i Rumunii uda się zwiększyć wymianę handlową i wzajemne inwestycje, także w zakresie współpracy strategicznej. Chodzi tu po projekt Rail 2 SEA i Via Carpatia, dodał. Spotkanie Duda i Iohannis, stolica Rumunii, to trzeci i ostatni przystanek na trasie politycznych konsultacji polskiego prezydenta z przywódcami państw regionu przed czwartkowym szczytem NATO. Serię spotkań prezydenta Dudy z partnerami w regionie rozpoczęły w poniedziałek rozmowy z prezydent Mołdawii Małą Sandu. Później prezydent złożył wizytę w Bułgarii, gdzie we wtorek spotkał się z prezydentem Rumenem Radewem. Stamtąd przyleciał do Rumunii. Wizyty odbywają się w ramach konsultacji przed szczytem NATO i wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.